Dobrze, moi kochani. Coś się tutaj zmniejszyła nam liczba na środku chyba. Maranata? No, prawie się wszyscy zorientowali. To jeszcze raz. Maranata? Dobrze. Moi drodzy, już parę dni minęło, bo to już prawie tydzień będzie za chwilę, jak spotykamy się na Roratach. Wiemy już, że Pana Boga można spotkać w Kościele. Wiemy już, że na mszy świętej. Wiemy już, że ta msza święta, no to jest taka autostrada, może być taka autostrada do nieba. Wiemy, że trzeba chodzić w niedzielę do kościoła, ale tak naprawdę nie wiem, czy ktoś z Was się zastanawiał, skąd się w ogóle wzięła msza święta. Skąd się wziął Panu Jezusowi taki pomysł, żeby pozostać z nami tu na ziemi pod postacią takiego zwykłego chleba, a nawet nie takiego zwykłego, jak my mamy na myśli, tylko takiego najprostszego, czyli opłatka. I żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to musimy się cofnąć, no, 3000 lat przynajmniej, jak nie więcej, do tyłu. 3000 lat. Pan Jezus się urodził ile lat temu? No ile lat temu się urodził Pan Jezus? No prosty rachunek. Od Pana Jezusa liczymy, to jest zerowy rok. No to ile lat się urodził temu? No mniej więcej tak, bo to nie jest tak dokładnie, ale ponad 2000 lat temu, tak? A my się cofamy jeszcze dalej, 3000 lat. I znacie tą historię, ja ją tylko tak przypomnę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Naród izraelski jest w Egipcie, jest w niewoli egipskiej i chciałby się za wszelką cenę z tej niewoli wyzwolić. I Pan Bóg posyła takiego jednego człowieka, który ma ich z niewoli egipskiej wyprowadzić. Jak się nazywał ten człowiek, kto pamięta? Czekaj, Hubert, zaraz dostaniesz mikrofon. No. Mojżesz. Mojżesz, bardzo dobrze. To już wiemy, co to za historia. Mojżesz ma wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. I po tych wszystkich perypetiach, historiach, które tam się wydarzały z Faraonem, przychodzi ta noc, ten moment, kiedy Izraelici mają opuścić Egipt, mają stać się wolnym narodem. I co oni wtedy robią? Ktoś wie? Zanim wyjdą z Egiptu. Spróbuj. Smarują drzwi krwią baranka? Też. To już taka wiedza jest bardzo szczegółowa. Ale potem jeszcze z tym barankiem coś robią. Co z tym barankiem dalej się stało? No bo krew, wiadomo, to była po to, żeby anioł omijał drzwi Izraelitów. Co się stało dalej z barankiem? No co się dzieje ze zwierzęciem, jak zostaje nam mięso? No je się. No je się. Je się. Wszystko zaczyna się od jedzenia. Wszystko zaczyna się, jeśli chodzi o Eucharystię, od jedzenia właśnie. Bo Izraelici, zanim wyszli z Egiptu, to mieli nakaz, żeby usiąść do takiej szybkiej kolacji, gdzie mieli właśnie tego baranka, jakieś przyprawy, zioła, pewnie wino, pewnie wodę. To było w nocy, bo zaraz potem wychodzili. Chcieli się też posilić na drogę pewnie, bo czekała ich długa droga. Spodziewali się, że będą musieli uciekać. Nie wiadomo, kiedy będzie następna okazja do posiłku. Tak więc każda rodzina zasiadła w domu do tego, żeby po prostu zjeść taką późną, powiedzmy, kolację. I wychodzą z Egiptu i od tego momentu stają się wolnymi. Wychodzą na pustynię. Oczywiście potem mają różne perypetie. 40 lat się błąkają po tej pustyni, ale już jako wolny naród. I od tego czasu Izraelici co roku na pamiątkę tej właśnie wieczerzy obchodzą największe swoje, jedne z największych swoich świąt, święto Paschy. I w czasie tego święta Paschy do dzisiaj spożywają taką uroczystą kolację na pamiątkę tego wyjścia nocnego z niewoli egipskiej. Coś takiego jak nasza Wigilia, gdzie też przed Bożym Narodzeniem gromadzimy się z całą rodziną na takiej uroczystej kolacji, tak? I Żydzi tak samo, w czasie Paschy. A ponieważ
Pan Jezus urodził się w rodzinie żydowskiej, teraz już przechodzimy do czasów Pana Jezusa, no to też co roku z rodziną najpierw, a potem z apostołami, z tymi, którzy byli blisko koło Niego, co roku wieczorem w czasie Paschy zasiadał, żeby zjeść taką paschalną, uroczystą kolację. I jedna z tych kolacji, ostatnia, która również miała miejsce w nocy, wieczorem, tak jak ta egipska, przed męką Pana Jezusa, była taka bardzo wyjątkowa. Ona była dokładnie taka sama, jak te wszystkie inne, które Żydzi obchodzili w czasie święta, ale było w niej coś innego. Był chleb, zawsze był chleb. Było wino, była woda, były zioła, to wszystko zawsze było. Ale teraz to, co Pan Jezus z tym wszystkim zrobił, było zupełnie inne, różniło się. Bo normalnie tego, co Pan Jezus zrobił, nie robiło się w czasie tej paschalnej kolacji. Co takiego Pan Jezus zrobił wyjątkowego z tym chlebem i z tym winem? Najprostsze pytanie z tych, które dzisiaj zadałem. Co zrobił Pan Jezus z chlebem w czasie wieczerzy ostatniej? No? Proszę. Podzielił go? Podzielił go między apostołów, wziął, połamał, podał tak, żeby się wszyscy podzielili, ale mało tego, jeszcze wcześniej coś powiedział. Wiem, tak jak zawsze klękamy, no to mówimy, jedzcie i pijcie z niego wszyscy. A jeszcze troszeczkę wcześniej? To jest to, tylko wcześniej. To jest... Ciało moje? Dobrze, bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje na ten chleb. I potem to samo z winem. Bierzcie i pijcie. To jest moja krew. Powtarzamy to wszystko dzisiaj, tak? Za chwileczkę będziemy powtarzać. I w tym momencie stał się ten największy cud, który dzieje się do dzisiaj. Mianowicie taki cud przyjścia Pana Jezusa właśnie pod postacią chleba i wina. A wszystko zaczyna się od kolacji, od uroczystej świątecznej kolacji. Ołtarz jest stołem, na którym spożywamy posiłek również. Nie na ołtarzu, ale na stole spożywamy posiłek. Ołtarz jest czymś w rodzaju stołu. Za chwileczkę przyniesiemy na ten ołtarz, zobaczycie, to co się zwykle kładzie na stole. Naczynia, bo będzie kielich, będzie patena, którą można nazwać talerzem. I jedzenie, czyli ten chleb, wodę i wino do picia. Ale na tym się kończy jakby to zwykłe miejsce na posiłek, bo tutaj wkracza Pan Jezus i dzieje się ten cud nad cudami, o którym w tym roku mamy tyle mówić. I wtedy, kiedy kapłan będzie powtarzał już niedługo te słowa Pana Jezusa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to w tym momencie jakby to wszystko przestaje być takim zwykłym posiłkiem, zwykłą kolacją, staje się cudem, staje się Eucharystią, staje się obecnością Pana Jezusa. Ciężko to pojąć, dlatego że nie potrafimy tego tak naprawdę zobaczyć oczami, bo ten chleb dalej będzie smakował jak chleb. Nie potrafimy tego zobaczyć oczami, ale potrafimy to zobaczyć sercem, potrafi zobaczyć to nasza dusza. I dlatego tak dużo o tej mszy świętej mówimy, dlatego tak bardzo zależy nam, nam, księżom i nam wszystkim, myślę, żebyśmy jak najczęściej w tej mszy świętej uczestniczyli, jak najczęściej przyjmowali Pana Jezusa, ci, którzy mogą, a ci, którzy nie mogą jeszcze, żeby się jak najlepiej do tego przygotowali. No to już wiemy, jakie są początki mszy świętej. Od jedzenia się wszystko zaczęło. Nie wiem, czy zaglądacie tam na tego YouTube'a, na Facebooka parafialnego, tam no to zajrzyjcie. Tam w takim filmiku krótkim starałem się to podsumować dzisiaj, dosłownie w 2-3 minutach.
to samo, co teraz powiedziałem, mniej więcej. Więc zaglądajcie tam, żeby popatrzeć, co tam się też dzieje. Pytania na jutro, uwaga. Ale mi się otwarły złe. Tutaj jesteśmy. Nie wiem, czy to powiedziałem, ale na pewno o tym wspominałem. Jak nazywał się ten moment pierwszej mszy świętej? Jak mówimy na ten moment, na tą kolację, którą Pan Jezus spożywał z apostołami? Pascha? To Pascha to było święto żydowskie, a my jeszcze troszeczkę inaczej nazywamy tą wieczerzę, bo wieczerza to kolacja. Ostatnią? Ostatnia wieczerza, tak. Ostatnia wieczerza to była ta nazwa właściwie pierwszej mszy świętej, którą Pan Jezus odprawił. I gdzie Pan Jezus spożył z uczniami tą ostatnią wieczerzę? To miejsce się nazywa od tej nazwy wieczerza. No, jak? Od nazwy wieczerza. Wieczernik. Tego też nie powiedziałem. Wieczernik. W wieczerniku. Wieczernik, no bo dlatego, że tam tą kolację spożywano, tak? Dobrze. I czym różniła się ta ostatnia wieczerza od wieczerzy paschalnej? Czego tam w tej wieczerzy paschalnej nie było, a co zrobił Pan Jezus? Pan Jezus mówił, że to jest ciało moje i na chleb moja. Tak. Mhm. Pan Jezus nazwał chleb swoim ciałem. I tego nigdy Żydzi nie robili i nie praktykowali. Pan Jezus zaczął i apostołowie jakby zresztą takie dostali polecenie. To czyńcie na moją pamiątkę. I do dzisiaj to robimy. To jest właśnie msza święta. I od dnia dzisiejszego będziemy właśnie te poszczególne części mszy świętej, będziemy się im przyglądać bliżej. Jutro wyjątkowy dzień, jeśli chodzi o rolaty, dlatego że o której się gromadzimy tutaj? O ósmej. O ósmej, dobrze, o ósmej. Ósma godzina, to jak będziecie przychodzić do kościoła, to jest taki mniej więcej czas wschodu słońca. Jak będzie pogoda jutro, miejmy nadzieję, że będzie, to tutaj bardzo ładnie będzie wschodzić słońce za kościołem, jakbyście przeszli tam. Bo można, tak jak powiedziałem na początku, że można sobie zrobić zdjęcie za wschodem słońca. Ciekawe, czy ktoś to zrobił, czy komuś się chciało wstać. Nikt nie zrobił. No właśnie. To jutro będzie okazja. Ono tak gdzieś przed ósmą właśnie powinno być gdzieś widoczne, może troszkę wcześniej. Więc warto też na ten wschód słońca sobie popatrzeć, żeby znowu przypomnieć sobie, że jesteśmy tu dla Pana Jezusa, który jest naszym słońcem. Dobrze. Dziękuję. Uważajcie, jak będziecie się odwracać, żebyście nie wpadli na sprzęt telewizyjny. Możecie wrócić na miejsce.